kochani, bardzo kochani i nieco mniej kochani, a szczególnie ci, którzy się sami za bardzo nie kochacie. Chcę wam opowiedzieć pewną historię, która mi się przydarzyła wiele lat temu. Wiele lat temu usłyszałem zdanie, które zmieniło moje życie. Usłyszałem zdanie: ty nie jesteś zielony dolar, żeby cię wszyscy akceptowali. I to zdanie zmieniło moje życie. I teraz zwracam się do was, kochani, bardzo kochani i mniej kochani, czyli zwracam się do tych wszystkich, którzy koniecznie mają taką głęboką potrzebę zadać pytanie, a właściwie to o co w tym filmie chodzi? Którzy mają taką głęboką potrzebę zadać pytanie, a czemu to tło jest takie byle jakie? Lub dlaczego ten wiatr tak szumi? Lub czy ty nie masz lepszego sprzętu do nagrywania? Lub jakieś inne. Czyli informuję was wszyscy, kochani, bardzo kochani i mniej kochani, czyli ci, którzy potrzebujecie pomocy od świata, żeby zrozumieć, że ten każdy hajt, który tak głęboko wyszedł wam spod nerek, czyli z pęcherza moczowego, to bardziej boli was, to was działa bardziej na was niż na osobę, którą hajtujecie, a szczególnie na mnie. To znaczy, informuję, że jeżeli dochodzi do ciebie taka przemożna chęć komuś wsadzić szpilę, to informuję cię, przede wszystkim boli to ciebie. Ciebie to boli, ponieważ czegoś ci brak. Brak ci czegoś bardzo. A skoro ci czegoś bardzo brak, to w ten sposób tego nie zdobędziesz. I ja nie mówię leczyć się, bo to nie pomoże. Samo leczenie nie pomoże, bo nie ma na to lekarstwa. W formie medykamentu nie kupisz tego w aptece. To znaczy, to, co ja ci proponuję, drogi hajterze, proponuję ci podejść do siebie samego z łagodnością. Bądź wpierw dla siebie miły, a potem, jak już będziesz dla siebie miły, to zastanów się, czy nie lepiej zrobisz, więcej sprawisz sobie przyjemności, jeżeli postawisz lajka sobie. Czy tobie to nie sprawi przyjemności? Bo jeżeli nie rozumiesz tego, co chcę przekazać, to strata czasu. Naprawdę strata czasu. Jeżeli natomiast nie rozumiesz, a bardzo byś chciał zrozumieć i nie byłbyś jak ta uprzykrzona mucha, która teraz koniecznie chce na mnie usiąść, to ja naprawdę ci chętnie odpowiem. Drogi hajterze, lubię cię, bo jesteś człowiekiem i cierpisz, rozumiem, cierpisz. No, to, że mnie nie cierpisz, to nie szkodzi. No, ja sobie z tym dam radę.